myśli, zapraszam Was na kulinarną niedzielę w Warszawie. Trochę zimno i pada śnieg, więc zacznijmy od dobrego śniadania. Fakt przede wszystkim jest piekarnią, więc nie pomijcie w swoim śniadaniu pieczywa. A co do niego wybierzecie? Oferta jest bogata. Ja zdecydowałem się skomponować własne śniadanie, bo wszystkie składniki są od lokalnych producentów, więc mamy tutaj swoje masło, bardzo fajny serek, a do tego szynkę zagrodową, więc spróbujcie takich rzeczy, nie jesteście z nożem w ręce. Każdy z tych składników jest wyśmienity, a chleb w rupie wyśmienicie. I zobaczmy jeszcze jajko. Idealnie na miękko, z grubą solą. To miejsce jest naprawdę znakomite. Teraz krótka podróż tramwajem i na drugie śniadanie wybieramy coś słodkiego. Zobaczycie, gdzie Was zabiorę. Kawałek od przystanku Anielewicza znajdziecie się przy Muzeum Polin, a zaraz naprzeciwko Muzeum Polin jest cukiernia Tonka. W Tonce najtrudniejszą decyzją będzie to, co wybrać, bo wybrać stąd jedno ciasto jest naprawdę trudno, ale przede wszystkim musicie zacząć tu od wyśmienitej kawy, która jest podawana w specjalnie zrobionych dla nich pięknych ceramicznych kubeczkach. Znakomita. Więc ja zaczynam klasycznie od sernika, który jest jak pianka. Kremowy, fantastyczny. A drugim ciastkiem, którego próbuję dzisiaj, jest Etna. To jest cytrynowy krem na takim kawałku kruchego ciastka. I w środku jest podobno kumkwat. Oj, bardzo kruchego ciastka. I zobaczcie to. Tu jest taka konfitura. O Jezu. Fani cytrynowych ciastek oszaleją, bo dopiero w środku jest słodko, a na zewnątrz jest naprawdę mocno kwaśno. Ale podejrzewam, że nie skończy się tylko na dwóch ciastkach. I Wy też się nie hamujcie. Tak jak mówiłem, nie możecie skończyć tutaj na jednym ciastku, bo to jest absolutnie niemożliwe, więc my następną próbę robimy z ciastkiem miodowym, a potem ciastko pekanowe. No tak jak widzicie, one wszystkie są tak misternie zrobione, jak małe dzieła sztuki. Elu? O, co widzicie? I wczorajsza panna młoda nawet próbuje ze mną tych wspaniałych ciastek. Zobaczcie, jak delikatnie wygląda krem. Ile skrywa skarbów w środku. Nie możecie wejść do Tonki i zjeść jednego ciastka. To jest po prostu niemożliwe. Po takiej ilości cukru macie tylko dwa wyjścia. Albo iść biegać, albo na drzemkę. A po drzemce możemy jechać na obiad. A ponieważ w Warszawie jest dzisiaj potwornie zimno, to my zdecydowaliśmy się na schabowego. W schabowym podają trzy rodzaje wieprzowiny. Puławską, złotnicką albo warmińską mangalicę. Wybieracie swojego kotleta i wybieracie do niego dodatki. Ja zdecydowałem się na wieprzowinę złotnicką i do tego buraczki. Dominik wziął tradycyjnie ogórka kiszonego. Schabowe klasycznie podawane są z kością, tak jak robiło to się kiedyś, a wszystkie porcje są takie, jak naprawdę w niedzielę u mamy, bo, no, jak sami widzicie, kotlet jest ogromny, ale zobaczmy też, jak smakuje.
W ogóle jak zamówicie sobie tego kotleta, to może być jeszcze większa jego wersja. Wtedy dostaniecie go w dużym pudełku od pizzy, więc trzeba poprosić kogoś, żeby pomógł wam to zrobić, bo sami nie dacie rady. Zresztą wolałbym chyba przyjść tutaj, niż to zamówić, bo atmosfera i obsługa jest tak sympatyczna, że nie odmawiajcie sobie wizyty tutaj. No ale zobaczmy konkret. Smażony jest na smalcu, co się od razu czuje, ale naprawdę to jest dobra wieprzowina, bo takiego mięsa nie kupi się w sklepie. Sprawdźcie to miejsce. Przykład schabowego świetnie pokazuje to, że knajpa typu wymyśl jedną rzecz i bądź w niej najlepszy, jednak się sprawdza, nawet jak jest daleko na obrzeżach miasta, to i tak ludzie do ciebie przyjadą. I wydawałoby się, że taki schabowy, który i tak większość Polaków powie, że najlepszy jest u niego w domu, no knajpa jest pełna, a schabowe są faktycznie przepyszne, bo robią je na najwyższym poziomie, więc nie zawalajcie zamrażarek w knajpie towarem z całego świata, żeby mieć milion pozycji w karcie, tylko wymyślcie sobie jedną rzecz, ale bądźcie w niej najlepsi. A teraz idziemy na kolację, bo marzy mi się najlepszy warszawski ramen. Jestem za stary, jest zdecydowanie za zimno, żeby stać tyle czasu w kolejce, chociaż ten ramen jest genialny, więc zamieniliśmy Japonię na Wietnam i idziemy na równie genialną w Warszawie zupę pho. Kiedy już zdecydujecie się na to, jaką zupę zjecie, u mnie dzisiaj z pierożkami wontą, a typów jest, widzieliście sami ile, no to trzeba ją doprawić, najpierw spróbować przede wszystkim. Boże, ile tu jest przypraw. Czuć anysz, czuć czosnek, czuć paloną cebulę, no i taki szpik. Ale ja lubię mocniej, więc marynowany czosnek i odrobina octu i do tego taki ekstra ostrzejszy sosik, więc teraz to się bardzo szybko, ładnie połączy i mam sprzędnym makaronem. Możecie oczywiście wybrać sobie też makaron, bo jest oczywiście ryżowy i każdy inny. Oni tutaj są od czasów, kiedy przenieśli się i likwidowali poprzedni stadion dziesięciolecia, więc to jest już tradycja i cały czas trzymają poziom. Wołowina. Ale najważniejsze są te wontony, które sobie przykryłem makaronem. O, tutaj się jeden rozwalił, ale mamy farsz. To jest tak delikatne. Ja mam tutaj w środku 4 albo 5 różnych rodzajów mięsa plus krewetki. Są pyszni. I takich zestawów jak dzisiaj, gdzie zjeść śniadanie, drugi obiad i kolację, można by zrobić w Warszawie mnóstwo, bo oferta gastronomiczna jest mega bogata, więc miejmy nadzieję, że uda nam się częściej latać i będę wam mógł pokazywać moje ulubione miejsca, bo Warszawa kulinarnie naprawdę jest genialna. No cóż, wspaniała kolacja i mam nadzieję, że utrzymają taki sam poziom, jak wrócę tutaj za miesiąc. Jeżeli po całym dniu biegania po knajpach nie będziecie mieli jeszcze dosyć i nie będzie wam się za bardzo chciało spać, to zróbcie sobie te przyjemności, wejdźcie do hotelu europejskiego na drinka. Obsługa prawdopodobnie będzie wiedziała lepiej od was, czego chcecie się napić, a i tak wszystko tutaj przygotowane jest znakomicie, a wnętrza są takie piękne, że wieczór tutaj zawsze to jest przyjemność. Ja stawiam dzisiaj na klasycznego Manhattana, który pachnie pięknie skórką pomarańczową. Jest zrobiony na żytni mójski.
Zróbcie sobie tę przyjemność. Dobranoc. Co za szybko? Mówię? Aha. Dziś zapraszam Was na niedzielną kulinarną... Kurwa, przepraszam. A gdzie to wyląduje? Na YouTubie. Połączył się mikrofon? Zaraz obok muzeum po... Cały czas kręcę. Dobra. Nie, to jeszcze muzeum, żeby było widać. Jeżeli wysiądziecie na... Ostatni raz. Zacznij już mówić od tego, bo masz piękny obraz. Mhm. Tylko, żebym nie był za mały. Może mam ryj na tym? Nie. Okej. Okay. Nie, ojej. No do dupy. Nie, że jak będziesz tyłem szedł, to źle, że znowu to samo? Nie mów dobra, jak to robię. No cóż, to była wspaniała kolacja i mam nadzieję, że tak samo dobrze będzie. Kiepskie światło. Ta jarzyniówka. Tu? Nie chcę tak daleko, bo to taki mały. No jest wieczór, no. Tylko nie taki mały, żebym był. 4K? No cóż, wspaniała... Co? W tamtą stronę, żebyś się udawał, a nie... Gdzie w tamtą stronę? Tak, ale ja tam mam iść później. No co ty, tam mam iść później, żebyś nagrał to, czy nie? Czy ty grasz górny ten teraz? Teraz będzie górny, to zrób sobie... A tutaj ci lepiej? No. Dobra.